Proszę Państwa, teraz przejdziemy do ostatniego naszego punktu. Ten ostatni punkt będzie dyskusją panelową. Najpierw między panelistami tutaj, którzy zabierali dzisiaj głos, a przypomnę, że zabierali głos nasz ksiądz Marek Bąk, pan profesor Jacek Bartyzel, następnie ksiądz dr Roman Piwowarczyk i wreszcie ostatni nasz czcigodny wykładowca Andrzej Lorka. Bardzo prosimy księdza Marka tutaj do nas. Niestety pan profesor z racji różnych racji rodzinnych musiał nas opuścić, więc nie będzie uczestniczył w panelu, za co serdecznie przepraszam, ale myślę, że w Radiu Chrystusa Króla będzie obecny i będziemy dalej te tematy podejmować. Proszę Państwa, encyklika Quas Primas to było wielkie wydarzenie. Tak jak pan profesor tu powiedział, było to wydarzenie spóźnione, bo państwa były już zlaicyzowane. Masoneria poprzez liberalizm, demokratyzm i poprzez swoje czynniki spowodowała, że 25 rok, kiedy encyklika została opublikowana przez papieża Piusa XI, państwa już były we władaniu masonerii, we władaniu środowisk antybożych, antyludzkich i środowisk, które zaczęły budować to, czego dzisiaj mamy kontynuację, czyli budowy nowego porządku świata. Natomiast katolicy powinni być sobą. My mamy być sobą ziemi, mamy być światem ze świata. Więc z tej pięknej encykliki, bardzo klarownej, bardzo syntetycznej, oszczędnej w słowach, ale jednocześnie wszystkie słowa, które tam padają, są piękne, są boże, są prawdziwe, są niepowtarzalne. Papież mówi, królowanie Chrystusa wyprowadzone jest z objawienia pierwszego Pana Boga, czyli z Pisma Świętego, jest zawarte w liturgii katolickiej, jest zawarte w całej tradycji katolickiej. I teraz, kiedy ta encyklika dzisiaj naprawdę jest nieznana szerokiemu kręgowi katolików, z uwagi na to, że czynniki Boże Watykańskim II, czyli czynniki modernistyczne, robiły wszystko, aby dokonać reinterpretacji tej encykliki. Przede wszystkim zanegowano prawdę o społecznym panowaniu Chrystusa Króla. Pan profesor Jacek Bartyzel tutaj wspaniale Państwu unaocznił te sprawy, które dokonały się podczas Watykanum Secundum, który wedle wielu historyków Kościoła był taką rewolucją francuską, drugą rewolucją w Kościele. Pierwsza to ta rewolucja francuska, która zanegowała naturalny porządek świata, a Sobór Watykański II niejako tego dopełnił na gruncie eklezjalnym. Niemniej jednak wielu synów Kościoła, przywołany tu wielki arcybiskup Marcel Lefebvre przez pana profesora Jacka Bartyzela, który właśnie pokazał światu katolickiemu nowy wymiar. Pokazał coś, co było nieprawdopodobne z uwagi na to, jakie zaciężne armie stanęły właśnie na forum Watykanu Secundum przeciwko społecznemu panowaniu Chrystusa. Wbrew temu tak zwana frakcja konserwatywna na Soborze, której arcybiskup Lefebvre był dobrym duchem, właśnie pokazał z jednej strony, że Kościół trwa, bo Kościół bramy piekła go nie zwyciężą i arcybiskup Lefebvre stanął po stronie ortodoksyjnej, prawdziwej wiary katolickiej. No i z drugiej strony ta walka właśnie tych przeciwników społecznego panowania Chrystusa Króla, bo tak naprawdę to o to chodzi, że albo króluje Chrystus, albo króluje laicka republika, albo królują państwa demoliberalne, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, nie tylko państwa, ale dzisiaj demontaż tych państw jako struktur naturalnych w kierunku budowy nowego porządku świata, o którym tutaj ksiądz Roman
świetnie Państwu zarysował problematykę. Dlatego musimy sobie zdawać sprawę i coraz bardziej uzmysławiać to, że katolicy nie są bezbronni, że my nie jesteśmy ubogimi krewnymi na garnówku pogan, na garnówku tych, którzy budują nowy porządek świata. My mamy być solą ziemi, miastem położonym na górze. I teraz w tej dyskusji jakoś chcielibyśmy podjąć właśnie to zagadnienie, które dzisiaj z racji naszego zgromadzenia, przypomnę słuchaczom Radia Chrystusa Króla, którzy nas słuchają poprzez radio i poprzez internet, że dzisiaj rozmawiamy właśnie w 90-lecie ogłoszenia encykliki Quas Primas. Wielkiej syntezy, Magna Carta, wielkiej karty dotyczącej społecznego panowania Chrystusa Króla. Naszą dyskusję proponowałbym uprofilować właśnie, co wynika z tej wielkiej karty, z tej Magna Carta Quas Primas dzisiaj dla wielu środowisk, które podejmują walkę, czy to walkę kontrrewolucji katolickiej, walkę w obrębie tradycji, walkę w obrębie rozlicznych w Polsce wspólnot dla intronizacji Chrystusa Króla Polski, bo to Polska powinna być antemorale Christianitas, bo to my od ponad 1050 lat świadczyliśmy atramentem i krwią właśnie o przynależności do Chrystusa Króla przez cywilizację, której weszliśmy wraz z chrztem Mieszka I. Co dzisiaj wynika? Dla naszych konkretnych działań wiemy, że jest pewna atrofia, jest pewna apatia, jest ten mechanizm, który ubezwłasnowalnia wiele środowisk, wiele Polaków, aby godzili się na to, co dzisiaj jest kierowane z głównych central władców budujących nowy porządek świata, ale właśnie to przypomnienie poprzez encyklikę Quas Primas, że jesteśmy katolikami, a więc to my odpowiadamy za kształt świata, a nie poganie, szeroko rozumiani poganie, czy to z NWO, czy z masonerii, czy z innych ugrupowań, bo to tak naprawdę my posiadamy wszystkie charyzmaty, bo tak jak ksiądz Marek Bąk w pięknym swoim wykładzie powiedział, że chodzi o prawdę. Prawda dzisiaj jest negowana na rzecz wolontarystycznej wolności. Dlatego warto się zastanowić nad tymi kwestiami. Czy my mamy być bierni wobec tego faktu, że oni szeroko rozumiani poganie, a więc masoni, którzy przeczą królowaniu Chrystusa, a więc demokraci, a więc liberaliści, a więc wszyscy wrogowie człowieka, Boga, Polski, świata, godności ludzkiej, oni mają przewodniczyć nad światem? Czy to my, jako katolicy, na nowo powinniśmy odkrywać, że jesteśmy jednak solą ziemi? Pomimo naszych różnych przypadłości, niedoskonałości, zaniedbań i bierności, to jednak Kościół Święty, Matka Nasza, wzywa nas do takiej właśnie aktywności. I teraz chciałbym poprosić może naszych przygodnych panelistów, aby zechcieli może powiedzieć, co katolicy, bo chodzi o to, bo my wiemy, ta diagnoza stanu dzisiejszego świata jest szeroko popularyzowana w tych środowiskach, które chcą o tym wiedzieć, ale chodzi o to, o te środki zaradcze, w jaki sposób właśnie katolicy, w sposób bardzo realny, praktyczny, mają dzisiaj wobec tych zagrożeń, które tu dzisiaj diagnozowaliśmy, w jaki sposób mają działać. Co trzeba robić? Takie pytanie leninowskie już to dziełat, prawda? Ale ono jest, myślę, ważne, dlatego że jest ta sytuacja dzisiaj dezorientacji,
wiara katolicka często jest podawana w sposób zmutowany przez różne aberracje Soboru Watykańskiego II. Panuje dezorientacja, panuje zamęt, a zamęt, jak mówił święty Tomasz Akwinu, jest gorszy od błędu, więc musimy się wyprowadzać z tego zamętu, abyśmy na nowo byli światłem świata i solą ziemi i dążyli do tego, aby nasz kraj, szczególnie Polska, która zasługuje na to, aby być właśnie owym antemurale Christianitas, zawsze nim był, a przedłożył chrześcijaństwa, dzisiaj coraz bardziej mobilizowała Polaków i katolików do stanięcia walki o sztandar Chrystusa Króla. To nie jest sztandar byle jaki, to jest sztandar podstawowy. To dzisiejsze nasze sympozjum nam to szczególnie uzmysłowiło w ustach wszystkich wykładowców. Nasz panel dyskusyjny ma właśnie pokazać, jakie konkretne zadania nas czekają, co my konkretnie możemy zrobić dla szeroko pojętego apostolstwa, dla Chrystusa Króla w naszym kraju, a co za tym idzie potem dla innych krajów. Polska ma wszelkie także dane, aby być przewodnikiem dla innych zlaicyzowanych przez współczesny masonizm i materializm krajów, zlaicyzowanych, które dzisiaj, jak usłyszeliśmy, są w sytuacji katastrofalnej, bo te kraje są w pewnym duchowym grobie, w duchowej atrofii, więc jest to jakieś dla nas zobowiązanie i także wyzwanie, abyśmy przede wszystkim we własnym kraju budowali Królestwo Boże i to Królestwo Boże nieśli na cały świat. Więc takie pierwsze pytanie do naszych panelistów. Mogę jedno zdanie? Nie, może najpierw do naszych panelistów, a potem... Dziękować. Ja wiele czoła przed wszystkimi wykładowcami, bo naprawdę super wykłady, ale chciałbym tu podziękować publicznie panu Andrzejowi Wrące, który kiedyś kilka lat temu w liceum z Łoczewi, który ja tam akurat też byłem, miał ten wykład, młodzież była bardzo zadowolona. Jeszcze raz panie Andrzeju, ślicznie dziękuję za to. To tak. Znaczy, że nie wszystko stracone w polskiej młodzieży. Nie. Można do nich dotrzeć. Tak jest. Więc przyłączamy się do tych podziękowań dla pana Andrzeja Wronki. A pierwsze pytanie do naszych panelistów. Co katolicy w sposób konkretny i realny mogliby zrobić dla urzeczywistnienia prawdy o społecznym panowaniu Chrystusa Króla i dla jego intronizacji w dzisiejszej dobie? Bardzo prosimy o wypowiedź. Kochani, ja tu chciałbym zwrócić naszą uwagę, może nie teraz, co katolicy powinni zrobić, to wtórne, ale co ludzie, którzy poświęcili swój czas i siły na propagowanie tej prawdy o Królestwie, niejako, powiedzmy, ci inicjatorzy tego wszystkiego, ten zalążek. W tych materiałach przeróżnych formacyjnych, które są, i tu słowo przeróżnych w tym wypadku nie świadczy o bogactwie, ale często właśnie świadczy o problematyce i problemie, to trzeba wypracować zwolennicy intronizacji Chrystusa Króla. Ja, który sercem tym jestem, ale czuję się jeszcze jakoś tak, który z zewnątrz to wspiera, powinni mieć zintegrowaną wizję. O co tu w tym, nie różne przeróżne wizje, czasem zantagonizowane, ale wizję, która jest porządną analizą i teologiczną, i eklezjalną, kanoniczną i tak dalej. Zresztą o tych elementach mówił papież w liście do kardynała Klombe. Druga rzecz, trzeba tutaj w tych materiałach tak dobrać te materiały formacyjne i to logiczne, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozornego, ale dużego. Na czym polega to niebezpieczeństwo? Zaryzykuję tu powiedzenie, tylko proszę posłuchać do końca. Otóż, żebyśmy siebie, czy naród, czy ludzi, do których będziemy docierali z treścią intronizacyjną, nie wychowali do myślenia tak zwanego magicznego, bo to nie jest katolickie myślenie. Na czym ono polega? Że ja wykonam jakiś gest, jakiś czyn, a Pan Bóg już wszystko do końca świata za nas zrobi.
To nie jest katolickie myślenie, to są błędne mistycyzmy różne. Towiański Mickiewicza na to złapał, Rasputin pół dworu carskiego, czy przynajmniej tą żeńską część i tak dalej. Katolickie myślenie i katolicka zasada, oczywiście ta ogólna, jest ora et labora. Fides et ratio. Módl się i pracuj. Wiara i rozum. To nie jest tak jak w szamańskich religiach, tupnę, rzucę dwa ziarna przez prawe ramię i też spadnie. Mamy i odnoszę wrażenie, że wiele środowisk katolickich, szczerze zaangażowanych, ma niebezpieczeństwo popadnięcie w taką, że zrobię coś i coś bardzo dobrego, szlachetnego, religijnego, a reszta to już Matka Boża, Pan Bóg za nas zrobi. Obraliśmy, w zasadzie to ona nas obrała, i oddaliśmy jako królowej Polski, a moi drodzy, przyszły zabory. No to mógłbym powiedzieć, no jak to, Matko Najświętsza, myśmy się Ciebie oddali, Ty nasza królowa, i to nie 20-30 lat zabory, i Kulturkampf, i rusyfikacja, i zsyłki, i tak dalej. Ten akt obrania, ze względu na to, że nawet struktura duchowo-cielesna jest potrzebny, podstawowy, ale on nie może nas zwolnić systematycznej dzień do dnia pracy, czujności i tym podobnie. Chodzi mi, kochani, żeby po prostu te materiały formacyjne to ukazywały. A to również pokaże i osobom, do których chcemy dotrzeć, z hierarchii Kościoła, z polityków, których chcemy przekonać do tej idei, pokaże, że my działamy w sposób bardzo przemyślany. Że to nasza koncepcja intronizacji Chrystusa Króla nie jest tylko jakąś emocją, nie jest chwilowym zrywem, ona ma bardzo solidne podstawy, tak jak powiedziałem, i teologiczne, i biblijne, i kanoniczne, i na wielu innych płaszczyznach. No a druga rzecz, no to myślę, że to wyzwanie dla katolików, najpierw trzeba dotrzeć do tej, z tą ideą do naszych znajomych, bo to jest najbliżej. I tu jest podstawowy problem, myślę, bo prorok w swojej ojczyźnie nie jest mile widziany. Ja tylko bym zwrócił uwagę może na jeden aspekt. My czasem oburzamy się na naszą synową, dzieci, wnuki, współmałżonka, koleżankę, sąsiadkę, że nie uznaje treści, nie przyjmuje treści intronizacji Chrystusa Króla, a przecież tyle materiałów, tyle jej mówiłam, im mówiłem i to, i wniosek, jakież to zatwardziałe, jakieś to nierozumne, jakieś to rozmydlone te serca i widzę, że to ich problem. A na co chciałbym zwrócić naszą uwagę? Owszem, ich problem, ale może problemem jest zła metoda, którą ja stosuję, nawet od strony dydaktycznej. Może zamiast oburzać się i odsądzać od czci i od wiary i gdzieś przyczyniać się do jakiegoś podziału muru wśród naszych bliskich, potrzebna jest taki ratunek sumienia czy refleksja, zaraz, do ludzi, którzy mają tylko taki poziom wiedzy religijnej, żyją w takim środowisku rozmydlonym i tak dalej, metoda mówienia o tym, przekonywania do tej treści musi zostać zmieniona. Jak zmieniona? Dlatego są potrzebne takie sympozja. Szerzej potrzebne są kongresy, gdzie oprócz wykładów, panelu, są również kuluary, jest dyskusja, wymieniamy się tym problemem, żeby w perspektywie najbliższego roku, następnego roku być, nie tylko mieć rację, ale z Bożą pomocą być jak najbardziej skutecznym w docieraniu do tych treści. Andrzeju, bardzo tu gorąco dziękuję za zwrócenie uwagi na to, bo to myślę jest, co powiedziałeś, jest ogromnie ważne dla zmysłu katolickiego i dla myślenia katolickiego, bo z jednej strony optyka właśnie katolicka, tak jak rzekłeś, jest ora et labora, a więc módl się i pracuj. Dzisiaj często na skutek różnych modernistycznych teorii podsuwa nam się taką bezsilność, my tylko się módlmy. Prawda? To jest takie obwarstwo duchowe, tak jak mówi ojcowie Kościoła, podczas gdy optyka katolicka jest taka właśnie, którą święty Benedykt, wielki budowniczy cywilizacji, Chrystianitas, właśnie pokazał, ora et labora, módl się i pracuj, a więc najpierw się od modlitwy się wszystko zaczyna, a nic się nie kończy. Zaczyna się nasze działanie. To jest ogromnie ważne. To jest ogromnie ważne, abyśmy
przy okazji walki o społeczne panowanie Chrystusa Króla, o uznanie tej prawdy, o uznanie, o dążenie do intronizacji Chrystusa Króla Polski. Właśnie mieli to na uwadze. I druga sprawa, ta o fidezydrację, to co stało się podstawą cywilizacji doktryny chrześcijańskiej. To fidezydrację, o zgodność wiary i rozumu sformułował święty Anselm z Canterbury w średniowieczu, potem podjął wielki doktor Kościoła II, święty Tomasz Akwinu. I to jest ważne, abyśmy wiarę odnosili do rozumu, bo to jest to kompozytum właśnie. Wiara się nie sprzeciwia rozumowi, wbrew tym właśnie nowożytnackim dzisiaj tendencjom, które próbują właśnie poprzez laicki racjonalizm oddzielać wiarę od rozumu. Że buduje się tak zwanego racjonalistę, ateistę, który rzekomo coś tam wierzy, to prawda, tylko że to nie jest rozum prawy, a więc ortos logos, tylko to jest taki, prawda, jego kaprys, no bo on sobie uważa, ma jakiś taki swoistą, prywatną wizję intelektu, że ten intelekt się rzekomo sprzeciwia wierze. W kościele właśnie katolickim doktrynie było to ważne. Fides et ratio, wiara i rozum. Fides quarens intellectum, powiedział twórca tego pojęcia, święty Anselm z Canterbury. Wiara szukająca rozumienia. I musimy właśnie szukać tego rozumienia, tej syntezy wiary i rozumu. Czyli innymi słowy, w dzisiejszych realiach nie oddawać za bezcen, czy też nie sprzedawać rozumu dla masonów, dla liberałów, dla globalistów, dla budowniczych nowego porządku świata, dla wszystkich, którzy próbują nam pokazać jakąś fałszywą wizję intellectus, rozumu. Rozum najbardziej zbliża do Pana Boga, bo Bóg wszystko w rozumności stworzył, powie święty Tomasz Akwinu. To jest ogromnie ważna sprawa. Ogromnie ważna sprawa, bo ona nas chroni przed dzisiejszym modernizmem, który lekceważy rozum, bo honoruje woluntaryzm, wolę człowieka. No, ty sobie wierzysz tak, ty wierzysz tu, ty wierzysz tak i tak dalej, prawda? A wola działa pod naciskiem rozumu. A rozum jest ukochanym tworem Pana Boga, bo Bóg, po pierwsze, tak mówimy, wszystko w rozumności stworzył, ale w rozumności zawarł ślad Boga w człowieku. To jest ogromnie ważne. I tu właśnie chodzi o tą zintegrowaną wizję w kierunku intronizacji Chrystusa Króla Polski. Chodzi o to, abyśmy właśnie w sposób zintegrowany to widzieli. I tak jak Andrzej zauważył, metoda jest tu ogromnie ważna. Bardzo prosimy tutaj panią Teresę Drabińską o wypowiedź, tylko prosimy tutaj do nas podejść. Tak? Ja myślę, że w tym momencie bardzo dobrą wstawką do tego, co powiedział pan profesor, pan doktor Wronka, jest właśnie tutaj słowa służebnicy Bożej Rozalii Celakównej, które tutaj mamy na transparencie po prawej stronie, na ścianie. Rozalia mówi tak: ludzie zobaczą skutki, ile intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz naród. I tu jest właśnie wyjaśnienie, co da intronizacja i jak należy ją rozumieć. To nie może być takie magiczne rozumienie intronizacji, że ona, dokonamy intronizacji i wszystko od razu się odmieni. Tylko sama Rozalia zwraca uwagę, że oddamy się Panu Jezusowi, wybierzemy Go swoim Królem, poddamy się pod Jego panowanie, oficjalnie jako naród reprezentowany przez władze duchowej świeckiej i ludzie zobowiążemy się do tego, że prawo Boże będzie we wszystkich dziedzinach respektowane i to zapewni nam tą łaskę szczególną, że Pan Jezus da Polsce, właśnie wleje w ten nasz naród wiele siły, mocy, łaski, charyzmatów potrzebnych do tego, żebyśmy mogli w naszej ojczyźnie dalej dokonać tych zmian, czyli porządkować to wszystko, doprowadzić do takiego kształtu państwa
według Ewangelii. Wszystkie nasze prawa będą wtedy podporządkowane prawu Bożemu. Czyli intronizacja wleje siłę i moc w nasz naród. I to jest właściwe rozumienie intronizacji. Tutaj chciałam powiedzieć, bo tak mi się wydaje, że to w tym momencie tak bardzo pasuje. To dziękuję bardzo. To właśnie bardzo dziękujemy. To bardzo ważny głos. Pani Teresa powiedziała właśnie państwo według kształtu Ewangelii. Czyli to jest państwo zaprzeczenie państwa laickiego. Państwo laickie, indyferentne, no to jest państwo, które przeciwstawia się Ewangelii i buduje antyewangelizację. Dlatego tu jest ważne takie uzmysłowienie sobie właśnie, że jeśli chcemy budować na Ewangelii państwo, co jest możliwe, no to właśnie musimy jednocześnie zaprzeczyć temu laickiemu strukturalizmowi, który od kilku wieków, od czasów oświecenia nas dotyczy. Bo, proszę Państwa, intronizacja nie może się dokonać w momencie, kiedy po pierwsze nie będzie, tak w moim przekonaniu, uznania społecznego panowania Chrystusa Króla i dopiero na bazie uznania, bo Chrystus króluje niezależnie od mniemań ludzkich, prawda, to wiemy, tylko chodzi o uznanie przez ludzi. Dopiero wtedy intronizacja Chrystusa Króla ma swoje głębokie uzasadnienie i jest jednocześnie zaprzeczeniem budowy państwa laickiego, masońsko-liberalnego. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dlatego trwa tak zaciężna walka, tak wielkie armie właśnie występują przeciwko intronizacji, między innymi dlatego, że właśnie detronizacja Chrystusa Króla, o której szeroko mówił profesor Jacek Bartyzel, właśnie zmierzała do tego, że to człowiek stanął na miejscu Pana Boga. I nasza konrewolucja katolicka, że ją tak nazwę w sposób skrótowy ku intronizacji Chrystusa Króla, ma właśnie niwelować państwo laickie. To państwo laickie upada, bo to jest kolos na glinianych nogach, oczywiście, jak wiemy. On jest tylko, to państwo jest tylko, te państwa są wspomagane tylko siłą propagandy, PR-u, mediów i tak dalej, prawda? Problemem jest problem nasz wewnętrzny. Czy my na tyle jesteśmy silni duchowo, spójni wewnętrznie, aby odpowiedzieć na ten fałsz państwa laickiego dzisiaj, w dobie tak bardzo trudnej budowy właśnie globalizmu, nowego porządku świata, który jest fenomenem niespotykanym w dziejach, bo tak naprawdę nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak skomasowanym nie tylko laicyzmem, ale także zintegrowanym systemem ideologicznym, wspartym tak wielką siłą finansjery, banksterstwa, które jest takim obrazem właśnie detronizacji Chrystusa Króla w sensie społecznym, bo to bankierzy zajęli miejsce Pana Boga. To wielu i lichwiarze, to wielu tradycyjnych piewców społecznego panowania Chrystusa Króla to powtarzało. Oni są dzisiaj trochę nieznani Polakom, a to warto właśnie pokazać, że to właśnie Złoty Cielec zastąpił królowanie Chrystusa. No i my w ramach tejże kontrrewolucji zmierzającej do intronizacji Chrystusa Króla Polski musimy także to widzieć, także uzmysławiać sobie, że mamy tak zaciężnego przeciwnika, ale to ma nas nie demobilizować, tylko przeciwnie. Ma nam pokazać tę prawdę, że to jest tylko kolos na glinianych nogach, to jest ułuda, to jest tylko materializacja ludzkich myśli. To się dzieje w jakimś sensie realnym, ale to nie jest determinowane i my jako katolicy możemy to odwrócić. Tutaj właśnie, no bo jesteśmy cały czas w łączności z słuchaczami Radia Chrystusa Króla, więc mamy tutaj pytanie od słuchacza Radia Chrystusa Króla. Bardzo prosimy o to pytanie. Takie pytanie do prelegentów.
od pana Borka pyta, jaki jest stosunek prelegentów do stanowiska Konferencji Episkopatu Polski na temat intronizacji Jezusa na Króla Polski albo w Polsce. Kto z prelegentów chciałby na to odpowiedzieć? Wszyscy po kolei. Podejrzewam, że naszemu słuchaczowi chodzi o list Episkopatu Polski, jaki kilka lat temu został odczytany w tym kontekście. Kilka dni temu to ostatni. A, ten ostatni. Ten ostatni. To jeszcze... Więc ja nie analizowałem jeszcze tej treści, natomiast na przestrzeni nie tylko ostatnich, ale szczególnie ostatnich tygodni, ale ostatnich lat widzimy to, co już powiedziałem, użyłem takiego enigmatycznego wyrazu różnorodność. Często jest to in plus, tu jest właśnie często in minus. I myślę, że ta koncepcja, która próbuje być jasno wypracowana, bo to jest pewien proces w ramach tych sympozjów i kongresów Społecznego Panowania Chrystusa Króla, jest taką koncepcją, która chce pokazać, że my to chcemy zrobić porządnie, teologicznie. Stąd na wykładach są zapraszani i księża biskupi, i kapłani, by tak jak mówił Pius XI, w tym znów się odwołam, liście do kardynała Chlonda, wraz z hierarchią Kościoła nieść światu i nieść ludziom tą prawdę o panowaniu Chrystusa. Dlatego też ten obraz jest potrzebny, bo niektóre działania, jeżeli je się z zewnątrz obserwuje, mogą powodować niepokój w sercach księży biskupów, mogą powodować niezrozumienie pewnych idei i mogą powodować nawet pewien, powiedzmy to delikatnie, dystans. Więc tu potrzeba takiego i wypracowania, i pokazania tej idei, że jeżeli to się robi naprawdę w takim duchu, duchu tego, co w Kościele już jest obecne od wielu lat, no, rocznica tej encykliki 90, kochani, pokazuje, że ani to nie jest idea, którą Rosalia wymyśliła, ani nie jest to idea, którą sobie, nie wiem, no, wymyślili organizatorzy kongresów, czy Międzynarodowego Kongresu i tych następnych Chrystusa Królego. To jest próba wcielenia głosu Kościoła w życie, a te czasy, które dzisiaj są w konfrontacji z muzułmańskiej, ateistycznej, tym bardziej mówią, że tu już nie ma czasu na myślenie, na takie odkładanie do lamusa, tylko trzeba bardzo szybko razem się spotykać, przemadlać to, przeanalizować, tworzyć materiały i na płaszczyźnie kościelnej i państwowej podjąć te działania, które zostaną ukoronowane właśnie tą intronizacją Chrystusa Króla Polski, ale któremu towarzyszy bardzo precyzyjna, spójna formacja, prawda, wyznaczanie celów i tym podobnie. No to są wyzwania. Ten głos ostatni, to też jest wyzwanie, do którego trzeba podjąć. Gdy chodzi o moją opinię na temat możliwości czy celowości intronizacji Chrystusa Króla w Polsce, bo myślę, że tu chodzi ogólnie o Polskę, czy nie wiem, czy o cały świat, ale no załóżmy, że o Polskę. Moja myśl jest taka, że do końca nie znam argumentacji episkopatu, gdy chodzi o ich pociągliwość, znaczy biskupów, arcybiskupów na temat niemożliwości intronizacji Chrystusa w Polsce. Natomiast domyślam się, że głównie chyba myślą o tym, że intronizacja Chrystusa w Polsce nie mogłaby przebrać takiej formy legalnej, to znaczy, że całe prawo, wszystko musiało być nagle podporządkowane prawu Ewangelii. I dlaczego tutaj jest taki pewien jakby swoisty lęk, że dzisiaj patrząc, ja przynajmniej z punktu widzenia księdza proboszcza mogę powiedzieć, że no, w parafii, w której jestem, podłódzkiej, praktykujących osób jest może około maksimum 30%, ale nawet mniej. W Łodzi około, w niektórych parafiach, 15%. I jest dzisiaj ogromna fala takiej, ogólnie mówić, chłodnej postawy ochrzczonych katolików wobec Kościoła, struktur kościelnych, a jeszcze tym bardziej tego wszystkiego, co miałoby mieć formę jakiegoś zobligowanego nakazu.
I na pewno Pan Jezus przede wszystkim życzy sobie, aby go przyjmował w sposób wolny, przemyślany, dogłębny. I moi drodzy, nawet to, że tutaj na tej sali jest nas w sumie niewiele, też pokazuje, że ten temat nie jest aż tak powszechny. Dlatego myśl jest oczywiście wspaniała, bo Chrystus jest naszym królem, w naszych sercach, w naszych domach, czy w naszych parafiach i tak dalej. Natomiast to, co na pewno niepokoi, to bardzo słaba znajomość religii, przykazań, Pisma Świętego. No nawet taki detal, że chodząc po kolędzie, to bardzo rzadko spotyka się dzisiaj w domach obrazy święte. Natomiast to, co bardzo niepokoi również, to to, że często z wielu domów, zwłaszcza gdy dany dom zostanie przyjęty przez młode pokolenie, są wyrzucane obrazy święte, krzyże i tak dalej. Nie dalej jak dwa dni temu przed naszym kościołem znalazły się bardzo piękne obrazy, które ktoś wyrzucił, po prostu nie chce. Czyli jasno pokazuje, w moim domu jest świeckość. Moda, różnego rodzaju dekoracje nowe i tak dalej. I wiele osób może się chce powiedzieć, to nie współgra z moją modą. Jakiś obraz świecki, obraz no, święty. Więc zobaczcie, jak dzisiaj daleko młode pokolenie zaszło w tym, że rozdziela życie codzienne z życiem religijnym. I często życie religijne jest spychane na bardzo jakieś tam dalekie peryferia i w związku z tym wytwarza się kultura, no niestety kultura ateistyczna, nie nazywam ją ateistyczną, ale taką bez Boga, zupełnie oddzielona od Boga. Stąd też ta taka, jak powiedzieć, globalna wizja zastosowania tej myśli, że dla wszystkich właśnie tak ma być koniec, na pewno by się łączyła z jakimś ogromnym, może nawet sprzeciwem czy buntem. I myślę, że w tym chyba głównie tkwi pewien jakby dystans czy opór episkopatu, gdy chodzi o tego typu formę. Natomiast jest jeszcze ta druga rzecz, że no, Królestwo Chrystusa, sam Pan Jezus powiedział, że nie jest tego świata, chociaż tu w tym świecie On żył i za Niego oddał życie i chciał Go na pewno przemieniać, bo jest to świat Jego, przez Jego stworzony. No niemniej jednak ziemia jest mieszanką dobra i zła. To nie jest niebo, to nie jest piekło, to jest właśnie ziemia. Jedno z drugim mocno wymieszane. Niemniej jednak ta nasza wizja, czy to nasze, jakby powiedzieć, pragnienie publicznego wyrażenia chęci my jesteśmy z Tobą Chryste, na pewno jest piękna, bo jest to swoista manifestacja wiary, pokazania, że Jezus nie jest przeżytkiem, Jezus jest ciągle żywy, jest ciągle wśród nas, jest naszym pokarmem, naszym życiem, naszą drogą. I w tej właśnie perspektywie takiej religijnej głoszenie tej pięknej idei jest na pewno czymś wspaniałym i celowym. Za chwileczkę bardzo proszę tutaj, za chwileczkę. To bardzo ważne, co ksiądz podjął właśnie ten temat młodego pokolenia dzisiaj, ponieważ to młode pokolenie zostaje ukradzione. Dzisiaj rodzicom nastąpiła takie przecięcie tej arterii przepływania tradycji. To się stało niepostrzeżenie dla wielu katolików niestety w Polsce i także na świecie. To ma ten związek z tym nowym porządkiem świata i z działaniem masonerii, że ukradziono pokolenie. Że na przykład ja mam dziesiątki takich spotkań na przykład z rodzicami, gdzie rodzice mnie proszą, co ja mam zrobić, bo mój syn, córka jest z korporacji, pojechał za granicę i tam przyjeżdża do mnie na parę dni i on zupełnie inaczej myśli, a ja go wychowałem po katolicku, po polsku, on w polskiej kulturze, w tradycji wyrósł. To jest problem. Znaczy to jest problem, ale to jest problem, który jest uzasadnialnym problemem, dlatego że ten mechanizm został właśnie tak zaaplikowany, żeby ukraść pokolenie następne, bo jak czytacie Państwo działania obieszczenia globalistów, no to oni właśnie powiedzą, my się nie odwołujemy do ludzi starszych, do ludzi po Uniwersytecie Życia. My się odwołujemy do młodych ludzi. Szkoła frankfurcka, wszystkie agendy Unii Europejskiej, agendy globalistyczne, amerykańskie, amerykańsko-anglosaskie, bo tu jest właśnie ten globalizm, no to oni właśnie kradną pokolenie katolikom. I katolicy są dzisiaj jakby bezradni, no bezradni są w pewnej mierze dlatego, że nie ma tej wiedzy, bo politycy o tym nie mówią, Kościół o tym nie mówi, niewiele się o tym mówi, a to się dzieje niestety. I teraz
ten mechanizm psychosocjotechniczny jest tak silny, że kupuje tych młodych ludzi. I teraz nasze działanie powinno się właśnie w tym skoncentrować, tak jak ksiądz Roman powiedział, no, dzisiaj około 30% ludzi ochrzczonych chodzi do kościoła. To powinno być dla nas znakiem alarmującym, wyzwaniem dla apostolstwa, dla ewangelizacji, dla nie tyle jakiegoś takiego, co się mówi, nowa ewangelizacja i tak dalej. Tu chodzi o integralne apostolstwo katolickie, abyśmy rozumieli po katolicku, rozumieli w sposób integralny. Tylko to trzeba wpierw nabyć tej formacji, aby tą formacją się potem dzielić z najbliższymi. Według Ordo Caritatis najpierw tymi, którzy są w naszym zasięgu, a potem z innymi i tak dalej, bo na tym polegał właśnie katolicyzm. Myślę, że jeszcze wrócimy do sprawy intronizacji Chrystusa Króla i Episkopatu, bo to sprawa, która dzisiaj jest bardzo ważna i bardzo nabrzmiała i oczekujemy, co z tej komisji, która została powołana przez Zespół do spraw intronizacji Episkopatu Polski wyniknie. O tym warto rozmawiać i dyskutować, ale tu wpierw pani chciała z grupy intronizacji Chrystusa Króla zabrać głos. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. I teraz zaprosimy. Bardzo dziękuję. Pani to jest? Ja chciałabym nawiązać może do uznanie intronizacji, to znaczy jestem z parafii, gdzie wiele osób, to znaczy około 800 osób w 10 grupach dokonywaliśmy intronizacji Jezusa Króla Polski. Ludzie w ogóle to przeżywali. Myśmy modlili się na podstawie 7-dniowego nabożeństwa intronizacyjnego opracowanego przez księdza Kiersztyna. Ale to było tak z drugiej strony no jakby przyjmowane różnie. Ksiądz proboszcz przekazał, że no na razie nie ma zgody episkopatu, wobec tego nie możemy dalej dokonywać tej intronizacji, bo było 10 grup. Myśmy to przemodlali przez te 7 dni w każdej grupie. Gromadziło się ponad 200 osób. Przeżywaliśmy to bardzo w naszych sercach. W ogóle byliśmy szczęśliwi, że możemy dokonywać tej intronizacji. 2 czy 3 lata temu episkopat wystosował pismo na Święto Chrystusa Króla, że to jest iluzoryczne, wręcz szkodliwe. I nawet jeden z naszych księży też porównywał to z sektą i w ogóle, no po prostu przeżywaliśmy niesamowite udręki. No, i teraz widzę, że jest już inne w ogóle podejście episkopatu, jako że to święto Chrystusa Króla w listopadzie był odczytywany list episkopatu, że w przyszłym roku w Wigilię Święta Chrystusa Króla Wszechświata będzie poddanie pod władzę królewską, ale nie wymienia się tego słowa intronizacja Jezusa Króla Polski. Po prostu nie wiem, kto się boi tego słowa, bo ostatnio profesor Gus bardzo pięknie wyjaśnił, że król jest, oczywiście Pan Jezus jest królem wszechświata i tego mu nikt nie zabierze. My nie będziemy przyznawać Panu Jezusowi królestwa, bo jest królem, ale żąda Pan Jezus tego z naszej strony, uznania, po prostu uwielbienia Pana Jezusa, uznanie Jego tej królewskiej woli. I Pan Jezus jest królem wszystkich narodów, wszystkich społeczeństw, wszystkich kontynentów i nas wszystkich. I dlatego my po prostu jako poszczególne osoby uznajemy w swoich sercach właściwie no, nie intronizacja serca, tylko intronizacja osoby Jezusa, Jego władzy, Jezusa Króla Polski. I tak pragnieli właśnie, nie wiem, teraz ostatnio w tym liście, że to będzie w święto, no, przed świętem Chrystusa Króla w przyszłym roku. Ale słyszy się też słowa, że ma być przyspieszona intronizacja, może być na Jasnej Górze w maju. No daj Boże, no zobaczymy, no modlimy się wszyscy w tej intencji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Darsu za ten głos. No to warto powiedzieć, bo pewnie wszyscy Państwa wiedzą, a kto nie wie, no to warto, że taki zespół do spraw intronizacji Chrystusa Króla działa przy Konferencji Episkopatu Polski, no i on wykonuje pewne działania. Odbyło się kilka sympozjów,
które w pewnej mierze ruszyły, niejako mówiąc trywialnie, sprawę naprzód. Tylko teraz w kontekście tego, co pani Teresa powiedziała, to, co jest zapowiadane na razie, budzi pewien niepokój, dlatego że tutaj nie ma expressis z verbis mowy o intronizacji Chrystusa Króla, a lud katolicki polski, całe apostolstwo Chrystusa Króla, wspólnoty dla intronizacji właśnie oczekują tego, aby to była intronizacja, która będzie zaprzeczeniem właśnie tego leńskiego państwa pozoświeceniowego, czyli z udziałem episkopatu i władz państwowych jako akt intronizacji narodu polskiego. To nie jest tylko akt, bo tutaj właśnie kolega Andrzej też mówił o tym magicznym rozumieniu, to właśnie nie należy tak rozumieć w moim przekonaniu, że jakby intronizujemy Chrystusa Króla, to nagle się wszystko zmieni. Otóż nie, tylko my odwracamy pewien fałszywy porządek rzeczy, kiedy Chrystusa zdetronizowano i my podporządkowujemy prawo, podporządkowujemy politykę, życie społeczne, rodzinne, zawodowe, nasze indywidualne właśnie Chrystusowi Królowi. I teraz, kiedy patrzymy na to działanie Konferencji Episkopatu Polski, no to tutaj jest wiele niepokoju, dlatego że tutaj zapowiedź jak do tej pory polega na tym, że jest jakby zawierzenie. Zawierzenie w kontekście Światowych Dni Młodzieży, w kontekście Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jakiegoś ekumenizmu, bo o tym się też mówi. Zawierzenie. Zawierzenie nie jest aktem intronizacji, zawierzenia możemy czynić różne, prawda? Może każdy z nas się zawierzać, można to robić w każdej parafii, można to robić w każdym czasie. To nie jest akt intronizacji. Dlatego my oczekujemy właśnie od episkopatu i żywimy tę nadzieję, że ten zespół, który intensywnie pracuje, weźmie to pod uwagę i zgodnie z tym, co wynika z objawień Rozalii Celakównej, ale też wynika z całej tradycji, bo to nie tylko chodzi o Rozalię Celakównę, ale także i o całą tradycję katolicką, prawda? Kiedy od trzech wieków, od czasów oświecenia mamy państwa, republiki laickie, republiki ateistyczne, masońskie, lucyferiańskie, szatańskie, które no, jasno pokazały, że to nie ten kierunek. Nie ten kierunek, bo prowadziły wojny, nieszczęścia, dramaty, które doświadczamy właśnie w tej nowożytności. A ta nowożytność właśnie zaczęła się od odmówienia Chrystusowi Królowi władania i panowania nad narodami. Jest taka piękna książeczka, nie tylko jedna, ale wielu, księdza Roberta Matera właśnie, Rozważania antyliberalne, gdzie on właśnie pokazuje ten ogromny dramat, kiedy odmówiono Chrystusowi Królowi panowania nad narodami, otworzono ścieżkę do wszelkiego rodzaju nieszczęść. I z tym mamy do czynienia od trzech wieków, a w dzisiejszych czasach w sposób szczególności. Dlatego tym bardziej jest to właśnie to pytanie do tych prac episkopatu Polski. Czy oni rzeczywiście chcą tej intronizacji? Czy władze państwowe, czy prezydent Duda, czy pani Szydło jest gotowa na to? To jest to pytanie. Ale to nie wyjdzie na pewno od pana Dudy, od pani Szydło, którzy są katolikami, prawda? Ale to musi być od episkopatu. Episkopat w moim przekonaniu powinien mówić o jakimś zawierzeniu, zwłaszcza, że no tak wielka rocznica, 1050-lecie Chrztu Polski, powinno być jasno postawioną sprawą, że naród polski od 1000 lat jest narodem katolickim. Świadczyliśmy o tym atramentem i krwią. To jest Polska Chrystusowa. Nie ma innej Polski. Inna Polska jest atrapą. Może być podobna do Holandii, do Niemiec, do jakiegoś innego tworu współczesnego demoliberalizmu, ale nie ma Polski bez Chrystusa. A skoro nie ma Polski bez Chrystusa, no to nie ma Polski bez Chrystusa Króla, bo Chrystus po swoim chwalebnym zmartwychwstaniu króluje realnie. Więc teraz no, nie możemy tylko poprzestać na jakichś takich zapowiedziach typu zawierzenie gdzieś tam między Światowymi Dniami Młodzieży. Inna sprawa, czym są Światowe Dni Młodzieży, bo to jest osobny temat dla katolików, który powinny być rozważany. Jak dzisiejsza młodzież jest formowana właśnie przez tego typu Woodstocki katolickie, jako nie Światowe Dni Młodzieży, więc to tutaj możemy poprzestać na tym. Ja myślę, że episkopat zrobił pewien balon próbny, to znaczy
coś puścił, no bo chciałby coś zrobić dla tej sprawy, bo po to tam ten zespół został przygotowany i teraz czeka na reakcję katolików. I reakcje katolików są różne. Niektórzy katolicy mówią, a no będzie pięknie, no zawierzymy Panu Jezusowi, wszystko będzie ładnie, z Światowymi Dniami Młodzieży, z ekumenizmem, prawda, z tym redukcyjnym kultem Bożego Miłosierdzia, który dzisiaj jest taką głównym trendem struktury modernistycznej, prawda? Otóż nie, to jest dużo większy akt. I teraz odpowiedź, myślę, dla episkopatu byłaby ważna. Ona jest udzielana przez różne osoby, środowiska, ale to tak na dzisiaj wygląda, że nie możemy się tylko jakby zgodzić na taki akt, bo takie akty można robić w każdym czasie, w każdej rzeczywistości, w każdym miejscu. Natomiast tu chodzi o akt szczególny, akt intronizacji, że Polska jest Chrystusowa, że władze, że rząd, że prezydent, że episkopat wspólnie razem z narodem polskim ofiarują Polskę pod władanie Chrystusa Króla. I z tego wynikają konkretne konsekwencje. To nie jest taki akt magiczny, prawda, że my powierzymy się i Chrystus Król za nas coś wykona. Nie. To jest dla nas zobowiązanie, dla katolików, to jest obudzenie katolików, tego, co się często mówi, śpiącego olbrzyma. To jest wielka pobudka dla katolików. Tylko ta pobudka musi wyjść właśnie od góry albo i od dołu. W sytuacji dzisiejszego marazmu to raczej powinna wychodzić od dołu do góry, aby episkopat zechciał przyjąć tę prawdę, że życzeniem bardzo wielu świadomych katolików właśnie jest taki akt pełny intronizacji, a nie tylko zawierzenia. Kochani, ja to jeszcze bym chciał dotknąć może tej kwestii lęku, strachu, skutku właśnie, czy może zarzutów różnych środowisk, że dobrze, no jeżeli władze Kościół niech sobie robi, to jest wewnętrzna sprawa katolików, chcą niech intronizują. Ale dlaczego prezydenta, gdzie jest oddzielność państwa od Kościoła, przymuszać, czy, że tak powiem, zachęcać do aktów ściśle kościelnych, bo przecież w Polsce mieszkają i ludzie o światopoglądzie ateistycznym, wyznawcy innych religii, kultów. I teraz, jeżeli władze państwowe przyjmą ten akt intronizacji Chrystusa Króla, i dostosowanie polskiego prawa do tych wymogów Ewangelii, to będzie państwo wyznaniowe, narzucanie wiary. Takie zarzuty się pojawiają. Więc zastanówmy się, oczywiście to tylko wyrywkowo, bo całe sympozjum może warto by na tym, że na czym dane społeczeństwo, naród, w tym wypadku naród polski, może stracić, że przepisy prawa chce dostosować do zasad Ewangelii. One bardzo często są w tym takim podstawowym, ogólnym brzemieniu, prawda, miłość bliźniego, i mają przejawy konkretne. No na czym stracimy? Że jeżeli w Polsce będzie panowało, przynajmniej chęć potem dostosowania tego prawa, będzie zabroniona prostytucja przy drogach, no to my na tym stracimy? Stracimy na tym, że nie będzie handlu w niedzielę? Toż Niemcy nic nie obrali, państwo świeckie nie mają, jakoś nie narzekają, że markety są im zamknięte. Stracimy na tym, moi drodzy, że powiedzmy wiele wymogów moralnych, które wypływają z Ewangelii, które przecież przez całe pokolenia państwo polskie i inne państwa Europy kształtowały i twórczo kształtowały, będą obowiązywać w życiu publicznym, że w Królestwie Chrystusa, w państwie polskim nie będzie można legalnie kraść, defraudować, oszukiwać i tak dalej. To przecież są same zyski, a nie jakieś straty czy lęki. Na tym skorzysta i ateista, na tym skorzysta człowiek o innym wyznaniu. Polska była narodem katolickim, a przecież były i żydowskie gminy wyznaniowe przez całe wieki z ogromną autonomią, na które władze katolickie polskie poznawały. Były też wyznawcy innych religii, którzy tutaj mieszkali i tak dalej, i nie było jakichś krucjat przeciwko nim i tym podobnie, więc te lęki są propagandowe, te lęki są wyolbrzymione, te lęki są często wyssane z palca, ale myślę, że one są pewnym twórczym wyzwaniem dla nas, by pokazać jako ludzi, którzy chcą właśnie tej kościelnej, państwowej, czyli całościowej,
intronizacji Chrystusa Króla, że my na to mamy twórczą odpowiedź. My też to mamy koncepcyjnie przemyślane, formacyjnie przemyślane, że jakakolwiek zmiana prawa, nawet takie stricte zmiana ustaw, rozporządzeń, która by potem następowała, naprawdę niesie, już mówiąc tak świecko, zyski, a nie straty. Tak więc to była taka piękna konstatacja właśnie, że katolicy mają twórczą odpowiedź na to. To gorąco to popieram. Kto z Państwa Pan chciałby, to bardzo proszę tutaj. Bardzo proszę o zabranie głosu. Król nam Chrysty, Andrzej Szmirek, Zwycięstwa Chrystusa Króla. Ja chciałem też właśnie zaakcentować fakt, że główną przeszkodą w moim mniemaniu i nie tylko w moim jest tak mało nagłośnienia przez Radio Maria tego wszystkiego, a Radio Maria i po prostu media katolickie mają największy wkład, żeby nagłośnić sprawę intronizacji. Bo jak widzimy na przykład, jak przyjeżdża kapłan z Afryki na stadion w Warszawie i jest to nagłośnione w Radiu Maria i w telewizji Trwam, także ludzie po prostu chcąc sobie uleczyć jakieś choroby, raka czy nie wiem co, przyjeżdżają zapełniając cały stadion. Także na tej zasadzie, żeby to się odbywało w Radiu Katolickim i w telewizji Trwam i w gazetach, żebyśmy się dowiedzieli o intronizacji, żeby Pan Jezus był ogłoszony. I dlatego apeluję właśnie, żeby to nagłośnić i usapać. Tutaj pozostaje się tylko przyłączyć do tego apelu, aby media katolickie zechciały zauważać grupy na rzecz intronizacji Chrystusa Króla Polski, no i też dla apostolstwa, dla Chrystusa Króla szeroko pojętego. No to jest zadanie dzisiaj mediów. No dzisiaj mamy taki czas, takie właśnie dzieje, że jeśli coś nie ma w mediach, no to to często nie istnieje. Istnieje tylko w jakichś kręgach, dlatego to jest zadanie mediów katolickich, aby właśnie pokazywały, nie opowiadały jakichś takich atrakcyjnych, bo często w mediach katolickich istnieją takie audycje, aby pozyskać słuchacza, aby przyciągnąć ludzi do kościoła. No, to nie ten kierunek w moim przekonaniu. Chodzi o nawracanie ludzi. Radio może, prawda katolicka jest tak piękna, prawda o Chrystusie Królu jest tak piękna, tak wzniosła, tak prawdziwa, że można to pokazać na różne sposoby. W sposób nawet atrakcyjny, jeśli radio takie katolickie chce być atrakcyjne. No, z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że Radio Maria nie od dłuższego czasu, jako główne medium katolickie, które dzisiaj tak naprawdę jest no, medium, które podtrzymuje Kościół, jest taką największą amboną w Polsce, no trzeba z bólem stwierdzić, że prawda o intronizacji tam jest nieobecna. I tam jest nieobecny wiele tematów. No i właśnie to jest taki apel właśnie do tego pięknego medium i do ojca Tadeusza Rydzyka, aby zechciał także zauważyć to piękne bogactwo katolicyzmu w Polsce, że to nie jest tylko to, co się akurat podoba koniunkturalnym, sezonowym modom posoborowym, czy też pewnemu trendowi modnemu, ale także katolicyzm ma swoją piękną właściwość, o którą ojciec Tadeusz jest przekonany zapewne, no bo daje temu wiele świadectw swoim działaniem apostolskim w radiu, ale brakuje tych elementów takich najbardziej istotnych. I to jest też wołanie właśnie do Radia Maryja i do innych rozgłośni diecezjalnych. Tych mediów jest trochę w Polsce, także jeśli by one były takie, które by katolikom pokazywały drogę pięknej katolickiej tradycji, to Polska by bardzo szybko zmierzała ku zmartwychwstaniu i o to chodzi. Bardzo proszę, Pani Barbaro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja od 9 lat uczestniczę na mszę tradycyjną, tak zwaną trydencką. Ale ona się nie rozpoczęła od Soboru Trydenckiego, tylko właściwie msza tradycyjna była w Kościele przez 19,5 wieku. Od czasów apostolskich nie zmieniała się aż do 1969 roku, kiedy to Paweł VI podpisał
nową mszę. No dlaczego jest to takie ważne, żeby uczestniczyć na tą tradycyjną mszę? Tutaj u nas w Łodzi mamy takie szczęście, że od czwartku do niedzieli mamy 4 msze tyrydenckie. W czwartek mamy u świętego Józefa o 18:30 na ulicy Ogrodowej. W piątki u świętego Ducha, czyli na Placu Wolności o 19:00. W soboty nawet w dwóch miejscach, w kościele na Żółobarskiej 28 o godzinie 10:00 i w kaplicy Bractwa Świętego Piusa 10 o godzinie 19:00 na wschodniej 74. Również w niedzielę są dwie msze święte, tradycyjne. U świętego Józefa o 16:30 i w kaplicy Bractwa wschodnia 74 o godzinie 10:00. Na tych mszach tradycyjnych, szczególnie niedzielnych, są rodziny, wielodzietne rodziny z dziećmi, jest młodzież. Ci, którzy jeszcze nie chodzą, bardzo zachęcam do uczestnictwa. Nie bójmy się łaciny. Tutaj mam do sprzedania modlitewnik polsko-łaciński z mszą tradycyjną. Można szybko się nauczyć krótkich modlitw po łacinie. Dlaczego język sakralny jest taki ważny, jakim jest łacina? Pius XII powiedział, że jeżeli Kościół pozbędzie się swojego sakralnego języka, przejdzie do katakumb. I rzeczywiście tak się stało, bo po 69 roku ta msza święta, chociaż formalnie nie była zniesiona, Paweł VI formalnie jej nie zniósł, ale niestety nieformalnie ona była zniesiona. Czyli bardzo Państwa zachęcam do udziału w mszy tradycyjnej, do kupienia modlitewnika. Jest też książka arcybiskupa Lefebvre'a, Oni go zdetronizowali. Ona opowiada krytycznie o dekrecie drugosoborowym, dekrecie o wolności religijnej, który to ten dekret właściwie zdetronizował Jezusa Chrystusa. Jak to się stało, to właśnie wszystko jest w tej książce. Bardzo ważna książka, którą warto przeczytać. No nie tylko ten dekret o wolności religijnej zdetronizował Jezusa Chrystusa, ale i nowa msza jest detronizacją Jezusa Chrystusa, ponieważ kapłana odwrócono od tabernakulu, które symbolizuje Boga, w stronę ludu. Czyli ta nowa msza odwraca się od Boga, a jest nakierunkowana do człowieka. Czyli nowa msza nie oddaje czci Panu Bogu, czyli jest detronizacją Jezusa Chrystusa. Nowa msza ma więcej cech liturgii protestanckiej niż katolickiej. O tym napisał kardynał Ottaviani w swojej krótkiej analizie krytycznej Novus Ordo Missae, nowej mszy. I nowy porządek świata to się równa w kościele katolickim Novus Ordo Missae, nowa msza. Dlatego ja już nie uczęszczam co najmniej od 5 lat na nową mszę, tylko chodzę na tą starą. Z Widzewa Wschodu do Śródmieścia naprawdę nie jest tak daleko i staram się być na każdej mszy tradycyjnej w Łodzi. No, apeluję, żeby na niedzielnych mszach jest nieco więcej ludzi, ale na tych czwartkowych, piątkowych i sobotnich naprawdę jest nas bardzo mało. A jak się odbywa msza tradycyjna w Łodzi, to jest najważniejsze wydarzenie w całym naszym województwie. Nie ma nic większego. Bo ojciec Faber powiedział, że
Stara msza to jest najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba. Więc nie bójmy się uczestniczyć w tej mszy. Naprawdę warto. Bardzo gorąco dziękuję za ten głos. To jest taki piękny głos zachęty właśnie, aby uczestniczyć w pełnej tradycji katolickiej. Bo my zostaliśmy odarci właśnie z tej pełnej tradycji katolickiej w wyniku Watykanu II, w wyniku różnych działań. Musimy pamiętać, że lex orandi, lex credendi, prawo Litwy jest prawem Kościoła. I tu właśnie się dokonywała największe misterium. Właśnie w tej mszy świętej, w klasycznym rycie trydenckim, w rycie, który właśnie papież Pius V potwierdził jako niezmienny ryt Kościoła katolickiego. To jest ogromnie ważne. Dziękuję serdecznie za ten głos, bo on jest ogromnie ważny w kontekście prawdy o społecznym panowaniu Chrystusa Króla, bo musimy sobie jakby uprzytamniać tę prawdę, że prawda o Chrystusie Królu była właśnie szczególnie obecna w sercach, w umyśle świadomości katolików, kiedy centrum życia katolickiego, jaką jest msza święta, była właśnie sprawowana w tym rycie. I tu należałoby się głębokie podziękowania dla tych, którzy to podejmują. Przede wszystkim dla wspomnianego wielokrotnie arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, który jako symbol pewien przekazał, znaczy pomimo ducha Soboru Watykańskiego II, do naszych czasów przeniósł w postaci właśnie Błaskawa Pańskiego Świętego Piusa X ten ryt, że my dzisiaj możemy obcować z tym rytem. To jest wielka zasługa arcybiskupa Lefebvre'a i jego duchowych braci z Błaskawa Pańskiego Piusa X. To chciałbym na to zwrócić uwagę, że jest szczególnie ważne właśnie, że ten kanon mszy świętej, charakter ofiarniczy mszy świętej, który jest właśnie w rycie klasycznym szczególnie uwypuklony, on właśnie sprzyjał rozwojowi powrotności, religijności i co za tym idzie właśnie prawda o królowaniu Chrystusa z tego najpełniej i najgłębiej wynika. Dlatego dzisiaj możemy to robić, możemy w każdej parafii, na przykład Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił motu proprio summorum pontificum, gdzie możemy, jeśli grupa wiernych sobie tego życzy, to każdy proboszcz może odprawić taką mszę świętą. To właśnie chodzi o taką aktywność katolicką, abyśmy właśnie to podejmowali, że jeśli jest grupa w parafii świadomych katolików, którzy chcą budować nie na jakichś ruchomych piaskach, ale na żywej, pięknej tradycji katolickiej, zwracali się do księdza proboszcza. W sytuacjach odmowy można się odwołać do biskupa. W sytuacji, kiedy biskup by nie pozwolił, można się odwołać do komisji Ecclesia Dei. Ta komisja działa w Watykanie, to wszystko się dzieje. Tylko chodzi właśnie o to, aby ten ruch powstał z konieczności jako organiczny, bo wiemy, że jakkolwiek Sobór Watykański II nie zanegował tamtego rytu tradycyjnego mszy świętej, to jednak duch posoborowia wyparł tę mszę świętą, która dawała właśnie te obfite naręcza darów. No i była to, jak pięknie pani Barbara powiedziała, najpiękniejszą po tej stronie nieba. Także starajmy się o to, bo to jest też wymiar apostolstwa dla Chrystusa Króla. Dzisiaj bardzo konkretny, wymierny. Zważywszy na to, że liturgia jest sercem Kościoła, z niego wynika życie katolika. U podstaw wszelkiej skuteczności jest pozyskać prawdę, a dalej wolność. Człowiek, który pozna prawdę i dobrze wartościuje, przez pracę duchową oczyści się, nabędzie łaskę, zdobędzie moc, cnoty, uświęci siebie, pomoże innym. Bo celem tego wszystkiego jest, by każdy człowiek indywidualnie chciał się zbawić. Tymczasem większość naszych chrzczonych katolików praktycznie nie wie, skąd jest i dokąd zmierza. Żyją
dniem dzisiejszym. Horyzont bardzo króciutki. Tymczasem najważniejsze jest się zbawić. Nie jest ważne to, w jakim mieszkaniu kto żyje, ile zarabia, gdzie był, co widział. Chodzi o to, żeby się zbawić. I dzisiaj wiązuje nas hasło ratuj się, kto może. Bo większość ludzi o zbawieniu nie myśli. Wiara to nie jest deklaracja, to nie jest przyzwolenie woli na to, że Pan Bóg istnieje. Wiara to jest więź z Bogiem, relacja z Nim, reagowanie na Niego, przeniknięcie Jego łaską. To jest współdziałanie z Panem Bogiem, to jest bliskość. Jeżeli ktoś ma taką wiarę, to tam nie istnieje problem, by być na mszy świętej. Msza święta wtedy jest wewnętrzną potrzebą, głodem i przynagleniem. Natomiast jeżeli człowiek nie jest przekształcony wewnętrznie, nie jest oczyszczony, nie ma więzi z Bogiem, to jego wiara jest zwykle na poziomie deizmu i od Pana Boga się opędza, bo najdroższe są jemu wtedy zaspokojenie własnych porządliwości, własnych potrzeb jednodniowych. Wtedy cokolwiek jako przeszkoda będzie wystarczającą przeszkodą, żeby się nie modlić, z sakramentów nie korzystać. Bóg jest niepoznany, niekochany i się na Niego nie reaguje. Wtedy ta płytkość utwierdzona przez narzucony nam obyczaj, przez ateistyczną mentalność, światowość sprawia, że grzesznik uspokaja się grzechami bliźnich. No bo podobno większość ma rację. A jak większość ma rację, to wystarczy być po stronie większości i już człowiek ma pozorne usprawiedliwienie. To jest również owoc diabelskiego demokratyzmu. Rządzić ma nie większość, tylko rozum i prawda. I prawdy trzeba słuchać. Jak człowiek nie słucha prawdy, to choćby był po wielkiej większości stronie. Nic mu to nie da. Dlatego intronizacja Chrystusa to jest wielka fala Bożej łaski, Bożej mądrości. Natomiast na poziomie osobistym, jeśli coś można dobrego uczynić, to ratować ludzkie zbawienie. Trzeba mówić o celu życia. Człowiek nie wie, zwykle ludzie nie wiedzą, po co żyją. Cel zbawienie jest na kolejnym miejscu, rzadko sobie uświadamiany. A jednak łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. To jest prawda wiary podstawowa. Bez niej jakakolwiek działalność i zmartwienie nic nie dadzą. I okazuje się, że wszystkie programy społeczne, duszpasterskie, jakiekolwiek one są, rozbijają się o to, że za mało ludzi żyje w łasce. Grzesznik jest duchowym trupem, który ma grzechy śmiertelne w sobie. Z niego nie ma żadnego pożytku. Jakiegokolwiek pożytku. Może być dobrym pracownikiem, ale to jest sens chwilowy, doczesny. Człowiek musi być żywym. Musi mieć Boga, który go przenika. Musi być Bogiem przeniknięty, Bogiem przeobrażony, przebóstwiony Panem Bogiem. Życie w łasce dopiero czyni człowieka owocnym i sensownym. Stąd niewiele można zrobić. Trzeba odzyskiwać dla wiary najbliższych grzeszników zatwardziałych. Trzeba do nich dotrzeć ze słowem, z argumentem, z modlitwą i ofiarą. Okazuje się, że sama prawda nie wystarczy. Głosić trzeba Jezusa Chrystusa. Głosić trzeba Boga żywego. Jego przekazywać, przelewać samym sobą przez współdziałanie z Panem Bogiem, przez życie Bogiem. Jednak ostatecznie nawrócenie się nie jest problemem ani socjologicznym, ani psychologicznym. Jest tajemnicą przyjętej łaski, którą trzeba uprosić, umodlić, użebrać. Trzeba się wykrwawić i wypocić dla zbawienia kogokolwiek, a wśród najbliższych w rodzinach no nie brakuje ludzi, którzy odpadli, których porwał duch tego świata i nie wiadomo, co z nimi będzie. Któż będzie dzieci kochał, jeśli matka i ojciec? Ale to wszystko musi mieć jakieś realne podstawy. Nie można być sentymentalistą. Tutaj nie można się oglądać, że ktoś za mnie coś zrobi. Każdy ma robić swoje.
zaczynać dzień od Boga, żyć w obecności Boga, wieńczyć życie Bogiem. Kto się Bogu zawierzy i idzie drogą woli Bożej, jest człowiekiem w mocy Boga i jest w nadziei Bożej, jest wspólnikiem Pana Boga. Wspólnik Boga korzysta z pakietu większościowego Pana Boga. To jest właściwie pakiet całościowy. Człowiek jest do tego pakietu przyłączony za darmo, bo nic ze swego nie ma, nic nie wniesie. Dlatego trzeba patrzeć bardzo twardym, rycerskim realizmem na to wszystko i nie bać się, nie bać się. Lęk, amputacja osobowości, lęk, zniszczenie człowieka. Człowiek w lęku traci orientację, traci moc i nic nie zrobi. Należy, by się nie lękać, trzeba przynależeć do silniejszego od siebie, czyli do źródła, czyli do Pana Boga. A później wszystkie inne przeszkody mogą być tylko na zbawienie własne i na chwałę Boga. Także to w tym kierunku jakoś trzeba iść i ta intronizacja Chrystusa Króla będzie mieć miejsce. Nie wiadomo, jak dramatyczne okoliczności, a to do tego dojdzie, bo to jest jakaś konieczność nasza narodowa. My nie musimy się wstydzić naszej katolickości. Polska jest nasza, katolicka, komu nie po drodze, niech sobie wykupi Alaskę i buduje tam świat ateistów. Polska jest nasza. I dlatego prawo wynikające z wiary, to jest nasze naturalne prawo. Komu nie po drodze, granice wolne. Nikt tu nie musi nam zaświecać naszej ojczyzny. Właśnie dlatego, że jesteśmy tak zaświeceni przez rozmaite ideologie, przez komunizm, przez liberalizm, przez masoństwo, przez to, co nas tutaj tak zachwasiło, to musimy zrobić wielkie sprzątanie i nie tłumaczyć się z tego, co robimy. Jesteśmy gospodarzami na swoim. Tak, by zapłać księże Marku za te słowa, bo zwłaszcza za zwrócenie uwagi na cel życia człowieka, czyli na przyczynę sprawczą i celową, bo to dzisiaj masoński liberalizm próbuje usunąć z horyzontu przyczynę sprawczą, dokąd, skąd człowiek wychodzi, dokąd idzie, prawda? To jest dzisiaj taki podstawowy, mówiąc językiem Jana Pawła II, błąd antropologiczny, który dzisiaj szczególnie jest obecny. Tu nasi internauci w Radiu Chrystusa Króla bardzo szczegółowo komentują i aktywnie uczestniczą. Pan Leo pisze, że w mszy świętej rzymskokatolickiej znajduje naturalne środowisko intronizacji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda? Tu można się z tym nie zgodzić. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Pan Leo pisze dalej, ta Pani pięknie mówiła. Nie wiem, o którą Panią dokładnie chodzi, ale wszystkie Panie tu ładnie mówiły. Gdyż mówiła prawdę, pisze Pan Leo. Pan Borek pisze, czy prelegenci biorą udział w każdą niedzielę we mszach świętych trydenckich, a jeśli nie, to dlaczego? Takie pytanie. Ja nie wiem, ja biorę udział bardzo często w mszach trydenckich, na ile mogę, nie wiem, jak inni nasi prelegenci, Państwo, no ale to nie jest czasami łatwo, bo msze trydenckie nie odprawiają się tak pod ręką, bo on nie ma w każdej parafii mszy trydenckiej, prawda, do tego musimy dopiero dążyć, żeby na 1050-lecie chrztu Polski, przynajmniej w każdej parafii na mocy motu proprio Ojca Świętego Sumorum Pontificum, była taka jedna msza święta, była taka możliwość dla katolików. To, co nasz kolega pan Grzegorz Braun często podkreśla właśnie, że żeby nie wychowywało się następne pokolenie, które nie będzie miało w ogóle styczności z najpiękniejszym skarbem Kościoła, jaką jest liturgia trydencka. O to musimy zadbać. To jest myślę, taka podstawowa sprawa, dla zadanie dla ruchu, dla intronizacji Chrystusa Króla Polski. Tutaj jest jeszcze wiele różnych innych komentarzy. Pani podpisująca się jako Hanka tutaj pisze, że to będzie wszystko fajnie w sumie, no bo biskupi zawierzą, a ja się mylę, no bo tak kwestionuje tutaj podomosła do mnie, że ja się mylę, mówiąc, że to zawierzenie nie jest intronizacją. Otóż pani podpisującej się jako Hanka pragnę zwrócić uwagę, że jest istotna różnica między intronizacją a zawierzeniem. Zawierzenie jest inną rangą w Kościele, w sensie pobożnościowym. Tutaj
jest ksiądz Marek, jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować, a akt intronizacji to jest akt, który ma być dokonany z, akt, z udziałem władz państwowych, episkopatu, wszystkich stanów społecznych dla uznania prawdy przez wszystkie stany społeczne i polityczne i eklezjalne narodu polskiego społecznego panowania Chrystusa Króla. Natomiast zawierzenie jest aktem, może być indywidualnym, parafialnym, społecznym, diecezjalnym, nie ma rangi intronizacji, dlatego warto to rozróżniać w moim przekonaniu. Zawierzenie, a intronizacja. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem zawierzeń, bo należy zawierzać Chrystusowi Królowi nasze rodziny, to jest piękna tradycja przecież katolicka, diecezje nasze, czy parafie, środowiska, tylko żeby to jakoś tak odróżniać, w sensie takim formalnym, to tylko taka prośba tu do pani Amki, która taki komentarz opisuje. No i nie będę czytał dalej, no wielu komentatorom Radia Chrystusa Króla bardzo się podoba nasze sympozjum, także pozdrawiają. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w sprawach, które tu poruszaliśmy, bądź też w sprawach, które jeszcze nie poruszaliśmy, no bo tylko jakby nie dotknęliśmy różnych spraw. Bardzo proszę, pani Karola, jeszcze raz. A propos Radia Maryja, no w Radiu Maryja nie tylko nie mówi się o intronizacji Chrystusa Króla, ale również nie mówi się o tradycji katolickiej. I w 2007 roku, jak Benedykt XVI podpisywał dekret Summorum Pontificum uwalniający, to znaczy przyznające prawo każdemu kapłanowi odprawiać tą starą mszę, Radio Maryja nic nie wspomniało. Ja od tego czasu właśnie przestałam finansować Radio Maryja, więc tylko się skupiam na pomaganiu finansowemu księży, którzy odprawiają tradycyjną mszę. Tak jest, warto, to znaczy Radio Maryja ma potężne, ale takie potężne przebicie może mieć każdy katolik, tylko bylebyśmy uwierzyli w to, prawda? Bo pamiętamy, że ojciec dyrektor nie zaczął, że nagle stał się... Antena nie jest zamknięta. Są różne programy i można włączyć i poruszyć ten program. Tak jest. Jeżeli się uda, to na pewno zadzwonię. Ma pani rację, antena jest. Antena jest z tego co wiadomo otwarta, więc każdy w rozmowach niedokończonych czy innych programach może poruszać sprawy katolickie, byleby mówił w duchu sensus catholicus i właśnie te sprawy porusza. Oczywiście antena nie jest zamknięta, bo to nie jest radio jakieś ideologiczne. Ja nie będę Radio Maryja od świeci mojej mamy. Dla mnie Radio Maryja jest wszystkim. I uczestniczyło teraz w wyborach prezydenckich, bardzo aktywnie i również w rządowych. I byłam wczoraj na spotkaniu okładkowym z naszym wicepremierem, panem Piotrem Bińskim. Jestem w bliskim kontakcie. Dzisiaj jest tam pętla ósemki, dzisiaj zaraz pędzę tam na kabaret. Tak, tak, no niewątpliwie ma pan rację. Radio Maryja. Tego bardzo wiele. Radio Maryja wykonuje wielką pracę, tak. To są media jedyne. Ale sprawa intronizacji jest pomijana. I odpowiedzialność na zmianę. Ja wielokrotnie miałem okazję i mam okazję być na antenie telewizji TVP czy Radia Maryja. Zawsze, jeżeli ojcowie zadzwonią, staram się nigdy nie odmawiać w temacie sekty, kultyzmu, dusz czystowych. Natomiast może uporządkujmy pewne naiwności, które tu się pojawiają. Otóż proszę sobie wybić z głowy, i to im szybciej Państwo sobie to z głowy wybijecie, tym będziecie zdrowsi i mądrzejsi, że może być na tej ziemi jakikolwiek człowiek, gazeta, radio, medium, które jest w 100% obiektywne, niezależne i wolne. To jest awykonalne, ja Wam to z fizyki nawet mogę wyprowadzić, z materialistyczną. Moje książki nie są absolutnie obiektywne. Moja strona internetowa nie jest absolutnie obiektywna. Każdy z nas ma pewną autocenzurę i pewne uzależnienia. Nawet cnota roztropności mówi nam, że nie wszystkie rzeczy, nawet prawdziwe, w danym czasie, w danej formie trzeba od razu mówić i tak dalej. Więc jeżeli ktoś twierdzi,
że jedynym, wolnym, niezależnym i obiektywnym w stopniu, w 100% jest to radio, to albo traktuje jako arcynaiwnych swoich słuchaczy, albo po prostu no, stosuje, delikatnie mówiąc, manipulacje. Nie ma czegoś takiego. W stopniu absolutnie obiektywnym, w 100% obiektywnym, może być tylko taka, już spersonalizujmy, taki byt, który ma absolutne poznanie i wszechwiedzę, czyli zna każdy aspekt kwarku, atomu, moich snów, kontekstów, które to wszędzie się dzieje i ta, dzięki temu może być w 100% obiektywny. Też nie byłbym taki hura optymistyczny, że antena jest wolna, otwarta i każdy może się dodzwonić, a nawet jak się dodzwoni, wyrazić w duchu nawet katolickim jakiś pogląd. Ja nie będę tego rozwijał, bo nie jesteśmy tylko w swoim gronie, jest też transmisja. Chodzi mi o to, byśmy patrzyli, mi zależy na tym środowisku i rodziny Radia Maryja i tego medium. To nie jest tylko radio, to są pisma, to są książki, to jest szkoła, to jest wydawnictwo, to jest telewizja, to jest portal internetowy i tak dalej. Tak jak tutaj pan Stanisław powiedział, może mi się nie podobać nawet Radio Maryja, ale niestety trzeba uznać tą prawdę. Obiektywnie to jest największa ambona w Polsce. Tylko chodzi o zawartość treści tej ambony. Do wielu dobrych, patriotycznych i katolickich rzeczy, które są, dodać te, które no, ciężko przyjąć, że rzutem przypadku są pomijane, a wpisują się w duch katolicki, czy jednoznacznie katolicki. Bo gdyby, powiedzmy, jeszcze przed motu proprio Benedykta XVI, rozumiem obawy, czy tego redaktora naczelnego gazety, czy radia, czy jakiegoś katolickiego medium. Pojawiają się kontrowersje kanoniczne, takie. Natomiast jeżeli jest dzisiaj sprawą absolutnie jasną, że sprawowanie mszy świętej, no uprośćmy to rzeczywiście w rycie trydenckim, bo ten ryt jest o wiele wieków wcześniejszy, no ale już wiemy o co chodzi, jest w duchu katolickim, rzymskokatolickim, a od czasu motu proprio w ogóle nie trzeba od razu kojarzyć, że to ktoś musi być z Bractwa Kapłańskiego i nie mówienie o tym wszystkim, no jest dla mnie przynajmniej dziwne. Bo jeżeli pokazujemy bogactwo Kościoła, na przykład jest akcja duszpasterska taka, jest akcja ewangelizacyjna taka, jest wizyta papieża w tym państwie, różne rzeczy dzieją się w Kościele, telewizja i radio słuchaczom to przedstawia, bo TVN Polsat tego nie powiedzą, to dlaczego od lat tego i tego katolickiego się nie chcę powtarzać? Bo śmiem twierdzić, że nie chcę, bo mam konkretne głosy osób, które zgłaszały i mówiły, przedstawiały, że dobrze by było. Jest ciągle, tak mi się wydaje, to nie znaczy, że nie trzeba lobbować, już powiem po nowoczesnemu, zgłaszać, bo mówię, mi na tym środowisku bardzo zależy i ja się cieszę, że z tej ogromnej ambony mogłem tyle razy przemawiać, bo na moich prelekcjach jest 100 osób, 200, no niech 500 uczniów gdzieś w szkole słucha. Ale tam i przekaz na żywo, tu są setki tysięcy, jeśli nie miliony, a potem ze strony internetowej Radia Maryja kolejne setki tysięcy mogą usłyszeć, więc ja to sobie cenię, ale chodzi o to, żeby pokazywać pełny obraz Kościoła i tego bogactwa również od strony liturgii i pewnych inicjatyw duszpasterskich, a jedną z tych inicjatyw jest no, planowanie i intronizacja Chrystusa Króla, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, ja tak obserwuję, bo byłem w Poznaniu, jestem tutaj, organizatorzy tych sympozjów czy kongresu naprawdę odwołują się i do encyklik, i do ducha Kościoła. Dopuszczają, owszem, dyskusje i polemiki, ale to jest pewien naturalny w Kościele katolickim sposób dochodzenia, przedstawiania, jaka metoda, jakie ujęcie, jaka interpretacja rozalii celachównej będzie dobra. Organizatorzy nie stosują tutaj to i tylko to, prawda? Więc pokażmy, że takie inicjatywy też w Kościele, ja się mogę mieć zastrzeżenia co do tych inicjatyw, ja mogę zrobić wstęp na antenie, przygotować słuchaczy, ale taka inicjatywa jest. Msze święte w rycie trydenckim w różnych miastach się odbywają. Czemu tego nie dać na stronie internetowej, o której godzinie, przy jakiej ulicy, gdzie i tak dalej. No, w każdym razie, kochani, żebyśmy nie byli naiwni, to Fides et Ratio zobowiązuje nas do pewnego krytycyzmu, nie krytykanctwa,
żebyśmy nie byli tacy po prostu, no, jak dzieci we mgle nieraz. Króluj nam Chryste, ja jeszcze może raz powtórzę, może nie powiedziałam precyzyjnie, nie, nawiążę do wystąpienia pana profesora Guza właśnie w Radio Maria na temat intronizacji, bo były pytania, co to jest ta intronizacja? No właśnie wyjaśniał, że to jest uwielbienie, uznanie władzy królewskiej Jezusa Króla, ale właśnie podkreślił, dlaczego tak się, nie wiem, czy episkopat, czy kto, dlaczego się tak boją tego słowa Polski, intronizacja Jezusa Króla Polski. No Polska jest tym krajem katolickim i nie można pominąć tego słowa Polski, bo tak jak właśnie mówił, że Jezus Król jest królem wszystkich narodów, wszystkich państw, kontynentów i nas wszystkich. Wobec tego ta intronizacja Jezusa Króla Polski to jest niezbędna, bo przecież tak jak zapisków Rozalii, Rozalia przekazywała, że pierwszym narodem, który dokona intronizacji, będzie Polska, a za nią pójdą inne narody. Bo bez tego to my po prostu do niczego nie dojdziemy, bo widzimy, co się dzieje w Polsce, co się z naszymi rodzinami dzieje. Wszędzie jest to rozluźnienie. Musimy do tego, powiedzmy, jak myśmy dokonywali intronizacji w grupach, to mieliśmy takie zadanie, że każda z osób przyprowadzi następną osobę i z grupy na grupę coraz więcej osób pojawiało się. Jak pierwsza grupa miała 33 osoby, następna już 59, następna 78 i po prostu każda z osób za tę łaskę, że przemodliła, bo w intencjach najczęściej modliliśmy się za ojczyznę, za nasze rodziny, za nasze dzieci i na następne spotkanie przychodziła z jakąś inną osobą. Po prostu i te grupy się rozszerzały, ofiarowywałyśmy za tych właśnie, którzy są daleko od Boga. No musimy sobie wzajemnie pomóc, bo nawet profesor Gus też powiedział, nikt za nas tego nie zrobi. Jak my sami Polacy sobie z tym nie damy rady, bo przecież jesteśmy tym narodem ukochanym. Przecież tak jak Matka Boża powiedziała Mandzieniewiemu, który upadł, Matko Boża, Królowo Świata, ratuj nas. Dlaczego mnie zowiesz Królową Świata? Ja chcę być Królową Polski, ja ten naród wybrałam i wielkie rzeczy dla niego przeznaczyłam. Być może na te czasy miłosierdzia, oczywiście, Pan Jezus jest miłosierny, ale będzie jako Król Sprawiedliwy. O tym zapominamy, a po pierwsze, a po drugie, na pewno jest wiele błędów wychowawczych w naszych rodzinach, ale przyjdzie moment, powiedzmy, tak jak teraz są czasy, no niesamowicie trudne, no ja nie wiem, i gender, i prawda, i aborcje, i no coś diabelskiego. I na te czasy Pan Jezus dał właśnie intronizację Jezusa Króla Polski. Nie bójmy się tego. I teraz każdy niech sobie w swoim sumieniu powie, muszę na następny tydzień podjąć decyzję, że będę rozmawiała z drugą osobą i ją będę przekonywała. I musimy czytać o intronizacji, zapoznawać się coraz w szerszym gronie. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Bóg zapłać serdeczne, zwłaszcza za przywołanie słynnego wykładu księdza profesora Tadeusza Guza z Kulu, który wygłosił na naszym drugim kongresie dla społecznego panowania Chrystusa Króla w Warszawie znakomity referat właśnie, w którym podkreślił to, o czym pani Barbara mówiła, pani Teresa mówiła, mianowicie, że Chrystus jest królem każdego narodu. Każdego narodu. I teraz uprawnioną właśnie klauzulą jest to, aby jeśli dokonuje się intronizacja w danym narodzie, używać narodu, w którym ta intronizacja się dokonuje, czyli jeśli intronizacja Chrystusa Króla, to Chrystusa Króla Polski, prawda? Podobnie jak i także innych narodów, jeśli taka będzie inicjatywa. Natomiast dzisiaj w tej komisji episkopatu, z tego co na dziś wiadomo, przeważa taka tendencja, aby intronizować Chrystusa Króla bez dodania Polski, prawda? No tak jakby pozornie to wygląda, jakby komuś uwierała polskość, w której Chrystus ma królować. No, często to wynika z takiej judaizującej dogmatyki, czy też teologii, którą niektórzy biskupi wpływowi w Polsce hołdują, prawda? To jest bardzo obszerny, głęboki temat, który nie będziemy tutaj pewnie jakoś dążyć, ale to warto mieć na uwadze, że dlaczego? To znaczy Chrystus nie jest Bogiem plemiennym, bo Chrystus nie był Żydem, tylko Galilejczykiem. Chrystus
przyszedł do wszystkich narodów, Jego Królestwo rozciąga się na wszystkich narodów i wszystkie narody mają prawo uznać i obowiązek pewien katolicki, aby uznać Jego Królowanie, które właśnie, tak jak dzisiaj tu mówimy o encyklice Equas Primas Piusa XI, daje te obfitości darów, które jednocześnie są zaprzeczeniem laicyzmu błędnego, błędnej ideologii, ale jednocześnie jest gwarantem pewnych darów. Oczywiście nie należy to rozumować magicznie, tu ciągle o tym mówimy, że to nie Pan Jezus za nas robi, to my katolicy musimy być sobą, prawda? Tylko uznanie Chrystusa Króla przywróci naturalny ład i porządek rzeczy, bo my żyjemy w sytuacji nieładu od czasu co najmniej rewolucji francuskiej, prawda? Od czasu oświecenia, że to przekręcono bryłę świata i to tak naprawdę ludzie, sataniści, masoni, inni demokraci przejęli tak naprawdę rząd nad nami. A to katolicy powinni odpowiadać za kształt świata, ja to ciągle podkreślam. Tutaj jest taki problem, Pan podpisujący się w Radiu Chrystusa Króla, jeszcze jako Pan Worek, Chrystus jest naszym Królem, innego nie mamy i nikt i nic nie może naszego Króla zdetronizować. Należy tylko prawdziwie uznać Jego panowanie, a na znak na Jego zasadach, a nie na pomysłach Pana Papieża Stanisława i świętej pamięci księdza Krysztyny. Otóż tu warto Panu powiedzieć, że to nie jest kwestia Stanisława Papieża, czy czcigodnego świętej pamięci księdza Krysztyna, tylko jest to prawdą. No, proponuję Panu jakoś tak pogłębienie pewnej prawdy katolickiej, że to nie Stanisław Papież, czy ksiądz Kiersztyn sobie wymyślił detronizację, tylko Chrystus został realnie zdetronizowany, bo ma Pan państwo laickie, ma Pan państwo indyferentne, ma Pan państwo masońskie. I teraz albo Pan się godzi na to państwo, albo Pan buduje kontrrewolucję katolicką i Pan chce, aby Chrystus królował. Także to warto pamiętać, bo to jest obowiązek katolika. Nie możemy się godzić na świat, który zaproponował nam przeciwnik, prawda? Więc tutaj Pan Borek tutaj jeszcze mnie pyta, czy ja uczestniczę na mszę świętą trydencką. No tak, uczestniczę do Świętego Krzyża w Krakowie, do Bractwa Kapłańskiego, w różnych innych miejscach, jeśli w Krakowie nie jestem, akurat w Krakowie, bo Pan tutaj bardzo często zadaje mi to pytanie, zarzucając mi, jakobym ja mówił o mszy trydenckiej, a nie uczestniczył w niej. Otóż pragnę Pana uspokoić, że uczestniczę z pełną świadomością. Tak, przepraszam Państwa tutaj za tą dygresję, ale to ciągle jest takie pytanie. I to, no i tutaj jest wiele różnych takich kwestii szczegółowych. Generalnie niektórzy dziękują za to sympozję. Proszę Państwa, to ważne jest, abyśmy właśnie wypracowali jakieś takie wnioski końcowe naszego dzisiejszego sympozjum, czyli jakby odpowiedzieli sobie na to podstawowe, fundamentalne pytanie, co dla nas wynika z encykliki Equas Primas, jakie zadania możemy podjąć, co już podejmujemy i co należałoby podjąć, biorąc pod uwagę, że no, czeka nas ta piękna rocznica 1050-lecia Chrztu Polski. I biorąc pod uwagę stany, w jakim Polska dzisiaj się znajduje, że Polska jest ciągle w stanie rozkładu, bo rządzą nami osoby związane z okrągłym stołem, z masońskim układem, który albo jest prawicowy, albo PiS, albo PO, to tak nie ma głębszego znaczenia, bo cały czas jest ten układ jeden i ten sam, bo nie rusza się pryncypiów tego ustroju, a pryncypiami tego ustroju jest właśnie detronizacja Chrystusa Króla, co za tym idzie, władza banksterska, władza, która redukuje wizję człowieka do konkretnych, tylko takich selektywnych koncepcji, nie oddaje prawdy o człowieku w polityce, no bo nie może, bo państwo laickie jest indyferentne, a więc jest skazane na dowolność, czyli wolny wybór, tak zwany liberalny, rządzi koncepcją i narzuca nam te koncepcje. Dzisiaj mamy pewien zamieszanie, bo ci, którzy najwięcej zniszczyli Polskę, dzisiaj atakują tych, którzy próbują
cośkolwiek tą Polskę ratować, chociaż musimy mieć świadomość, że to nie jest katolicka kontrrewolucja, to jeszcze jest dopiero przed nami, to jest tylko takie przedpole, bo musimy najpierw wyjść spoza układu, którym Polska została włożona. Kościół został włożony, musimy z jednej strony wykupić Kościół z niewoli babilońskiej, w której został włożony, dlatego milczy o sprawach zasadniczych, dlatego milczy Radio Maryja, dlatego milczy Episkopat, w znacznej mierze o Chrystusie Królu, i tu odwołuje się do któregoś z Państwa w Radiu Chrystusa Króla, który powiedział, że ja mam przedstawić akt zawierzenia, no to zapraszam, żeby ktoś ten akt zawierzenia przekazał, jaki to ma być akt zawierzenia Władimnika, czy na Jasnej Górze do tej pory, takiego Chrystusowi Królowi, do tej pory takiego aktu nie ma. My oczekujemy aktu intronizacji Chrystusa Króla. Jeśli taki akt się pojawi, z przyjemnością go i na antenie Radia Chrystusa Króla i szeroko upowszechnimy. Dlatego akty zawierzenia mogą być bardzo różne. W świadomości pobożnościowej, katolickiej są to różne akty, różne modlitwy, jest ich bardzo wielka mnogość. To tak a propos, przepraszam Państwa, bo to a propos tutaj naszego słuchacza w Radiu Chrystusa Króla, tak chciałem odpowiedzieć. I, proszę Państwa, te wnioski, abyśmy byli miastem położonym na górze, bo świat, który nas dzisiaj otacza, musi zobaczyć królowanie Chrystusa, musi zapragnąć tego królestwa, zatęsknić, a świat pogański, który nas otacza, ma taką przypadłość i taką właściwość, że jeśli nie zobaczy, to nie uwierzy. To jest ta przypadłość niewiernego Tomasza, prawda? Świat pogański musi zobaczyć owoce Królestwa Bożego i to jest nasze zadanie. Tak, ja bym to tak w jednym zdaniu lapidarnym właśnie ujął, żeby świat pogański, ten pogański, masoński, liberalny, modernistyczny, indyferentny, jakikolwiek, który okupuje dzisiaj przestrzeń naszego kraju, zobaczył owoce Królestwa Bożego w nas, w katolikach. To jest istota sprawy. I tu mamy cały spektrum możliwości, działań. Te działania się dzieją. Wielu podejmuje. Wielka modlitwa o intronizację, ogromna modlitwa. Ja znam dziesiątki tysięcy ludzi, którzy się modlą dzień i noc o to, aby prawda w Polsce zaistniała. Potrzebna jeszcze tego drugiego aspektu, o którym mówił kolega Andrzej Wronka. Czynu, labora, ora dla Boga, modlitwa i praca, bo to jest optyka katolicka. Nie możemy poprzestać tylko na jednowymiarowej rzeczy. Musimy dać świadectwo prawdzie, po to żyjemy. Po co żyjemy? To ktoś z Państwa to powiedział. Jaki jest cel życia katolika? Zbawienie wieczne. Ale do zbawienia nie idziemy taką drogą, że oto zbawienie mamy zagwarantowane. Tylko nasza łaska uczynkowa. Łaska uczynkowa w tym wypadku szeroko pojęta. To, co my dzisiaj zrobimy. Nie możemy się obawiać, lękać, że ktoś na nas źle popatrzy, ktoś nam coś powie, ktoś nam uwagę zrobi, ktoś nas wyrzuci z pracy, ktoś nas będzie prześladował, krzywo na nas patrzy. Musimy wziąć tą optykę generalną, to co katolicy, chrześcijanie zawsze w historii, że wbrew duchowi tego świata, niezależnie co ich spotka, szli, bo wiedzieli, że ostateczna racja jest w Chrystusie. Tam jest prawda, tam jest nasze ostateczne spełnienie i Chrystus realnie króluje. I to nam daje gwarancję, że cokolwiek nas w życiu spotka, czy nas z pracy wyrzucą, czy nas będą prześladować, czy nas będą opluwać, nieważne. My zwyciężamy razem z Chrystusem, bo w Nim jest ostateczna prawda. Czy jeszcze ktoś by chciał z Państwa jakieś wnioski podsunąć, tak żebyśmy wyszli z tego spotkania właśnie z pewnym takim przeświadczeniem, bo myślę, że ta encyklika Quas Primas obowiązuje. Ona jest tak piękna, tak klarowna, tak mądra, tak katolicka w swojej wymiarze, że powinna nas właśnie zapalać do jakiejś takiej aktywności, takiego zapału katolickiego. Bardzo proszę. No, konkretny wniosek. Zostańmy o 19:00 będzie ta msza wszech czasów w kaplicy Bractwa Wschodnia 74. Dzisiaj o 19:00 możemy zostać. I zapraszamy na tą mszę. Kto może, kto nie z bardzo daleka przybył, to zapraszamy. Kochani, jako taki wniosek
że tak powiem, będzie mi łatwiej, jak ja się publicznie zdeklaruję, niż tylko gdzieś w kuluarach. W najbliższych dniach, tygodniach, przed świętami opracować tam tych 4-6 punkcików z tego listu Ojca Świętego na kanwie pierwszego międzynarodowego Chrystusa Króla, który siodł w Poznaniu 37. Te wskazania, te zagadnienia, te metody, które Ojciec Święty Pius XI daje dla organizatorów, dla uczestników ze swoim błogosławieństwem. W takim streszczeniu dzięki Pani Krystynie z Chicago dowiedziałem się w ogóle o tym liście, mam jego treść. I jeżeli tutaj redaktorzy chcieli, to ja to przekażę tutaj na mail kontakt do Radia Chrystusa Króla i to wtedy ewentualnie będzie można sobie ściągnąć, wydrukować, zobaczyć, a warto się z tym zapoznać. To takie małe moje postanowienie, leniuszka takiego, to teraz będziecie mnie łatwiej mogli rozliczyć, a to dla mnie będzie większa mobilizacja. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy i także podwójnie dziękujemy za zaangażowanie Andrzeja Wronki w nasze kongresy, w nasze działania i także w jego działalność, która jest naprawdę takim wzorcem dla działań apologetycznych i apostolskich dzisiaj w Polsce. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Ksiądz jeszcze chciał, tak? To może w kuluarach. To może jeszcze w kuluarach, a w kuluarach będziemy kontynuować. No, ja tak tylko pozwolę sobie spuentować, że ważne, abyśmy byli sobą, abyśmy mieli tą świadomość, że jesteśmy solą tej ziemi. Jako katolicy kierowali się prawdą dobrą, prawdym i dobrem nakierunkowanym na Chrystusa Króla i budowali Królestwo Boże na ziemi i zabiegali o jego intronizację Chrystusa Króla Polski, o to, co z niego wynika, czyli wszystkie liturgie, aby liturgia katolicka była sprawowana przynajmniej w większości polskich parafii, co najmniej jedna msza święta trydencka w każdą niedzielę, abyśmy apostolowali dla Chrystusa Króla, czyli szerzyli Królestwo Boże w jego wymiarach teologicznych, pastoralnych, apostolskich, no i żebyśmy nie ustawali w tej drodze, abyśmy pamiętali, że Polska jest Królestwem Chrystusa, bo przed 1050 lat przyjęła chrzest, a więc zanurzyła się w Chrystusie Królu. Gorąco Państwu dziękuję za udział. Nasze sympozjum zakończymy uroczystym aktem oddania się Chrystusowi Królowi autorstwa kardynała Stefana Sapiechy. A ja chciałbym jeszcze podziękować gorąco wszystkim, którzy przyczynili się do tego sympozjum, wszystkim panu Krzysztofowi Kaczmarkowi, twórcy Radia Chrystusa Króla, który dokonał wiele wkładów w to, aby to sympozjum mogło się odbyć, pani Teresie Grapińskiej, księdzu Markowi Bąkowi, prelegentom, państwu, którzy przyjechali także z innych stron, z Łodzi, z okolic. Bóg zapłać serdecznie. Myślę, że pan Bóg widzi państwa zaangażowanie i dziękuję serdecznie. A teraz przejdźmy do tego aktu zawierzenia, który zwiększy nasze symbolizm. Bardzo proszę. Kasiu, ale przyszliśmy wszyscy. Chodźcie tu bliżej, podejdźcie. Tak. Podejdźcie bliżej, wspólnie razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelnych, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy osobie Twojej stać wiernie będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy, ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, że w świętej wierze katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy. Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, że im się nigdy Ciebie, Jezu Królu i Twojej Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę.
Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię. Amen. Pan z Wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Za udział w dzisiejszym sympozjum, słuchaczom Radia Chrystusa Króla za uwagę i zapraszamy na kolejne, na rozmowy kuluarowe, rzecz jasna, kto z Państwa sobie życzy, a najbliższy kongres dla Chrystusa Króla planujemy na wiosnę w Lublinie, na którego on co zapraszam, no i zapraszam do słuchania Radia Chrystusa Króla, które nadaje audycję całą dobę. Dziękuję serdecznie. Za bardzo serdeczne zalecenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.